Cześć, dzisiaj będzie bardzo ważny temat, zresztą zawsze jest ważny temat, ale dzisiaj będzie tak bardzo mocno teologicznie, także ja od razu zaznaczam z góry, jeżeli ktoś znajdzie błąd, znajdzie herezję, powie, że ja się mylę i oczywiście tylko i wyłącznie z punktu widzenia nauki katolickiej, to ja się wszystkim trybunałom inkwizycji poddaję, ja z góry przepraszam za błędy, odwołuję je i po prostu kajam się i tak dalej i po prostu bardzo przepraszam. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie o tym w zasadzie, jak my się zbawiamy, o mechanizmie naszego zbawienia. Dlatego, że jest taki, oczywiście będzie to wszystko połączone, no cóż, w naszej apologetycznym sporze z protestantyzmem, z naszymi kochanymi braćmi protestantami, gdyż oni twierdzą, że zbawienie jest z wiary. Człowiek ma wierzyć i to już samo z siebie go usprawiedliwia i idzie do nieba, a to czy pełni jakieś uczynki, czy nie pełni jakieś uczynki, to w zasadzie nie ma żadnego znaczenia, tam uczynki ewentualnie są takim dodatkiem, uczynki są efektem wiary, tak? Oczywiście no, z protestantami jest taki problem, że oni są sami podzieleni na wiele różnych odłamów i ciężko im się ze sobą dogadać, gdyż na przykład mamy protestantów takich jak, prawda, duchowi synowie Kalwina, różni tam purytanie, prezbiterianie i tak dalej, którzy generalnie wierzą, chociaż też oczywiście się dzielą na tam setki tysięcy odłamów, że człowiek jest predestynowany, to znaczy, że miłosierny Pan Bóg już przed naszym stworzeniem wybrał Ciebie, tak dokładnie Ciebie, że będziesz się smażył w piekielnym kotle i cokolwiek byś z tym zrobił, to nic z tym nie zrobisz, bo tak Bóg postanowił, a wolna wola nie istnieje. No oczywiście innych też wybrał do zbawienia. I jak ich poznać, że będą zbawieni? Że mają pieniążki, prawda? Trzeba być jakoś poznany, prawda? Także to jest jedna z takich protestanckich teorii. Żeby być uczciwym, no nie wszyscy na szczęście protestanci popadli aż w takie horrendalne błędy, ale to też pokazuje, że po prostu no, ten ruch religijny, po prostu istnieją w ramach niego tak ogromne różnice, że w zasadzie niech najpierw kochani bracia protestanci w zasadzie dogadają się ze sobą, a dopiero dialogują z nami. No to jest taki, powiedzmy, postulat ode mnie, ale to ode mnie. I teraz, kochani, więc zbawienie z czego? Z wiary czy z uczynków? Bo jak weźmiemy Nowy Testament i przeczytamy go, przejrzymy różne fragmenty, przejrzymy różne cytaty, to zobaczymy, że są takie cytaty, które jasno mówią uczynki, 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 będziecie sądzeni z uczynków, macie robić dobre uczynki. Jezus tam, pamiętacie, że oddzielał kozły od owiec i mówił, że wy żeście mnie nie odziali, wyście mnie nie przyjęli, idźcie w ogień piekielny, a ci, którzy byli dobrzy dla bliźni, którzy dali kubek jednemu z tych najmniejszych, temu, prawda, w imię moje, temu nie będzie zapomniana nagroda i tak dalej, i tak dalej. No znowuż, oczywiście, są szczególnie świętego Pawła różnego rodzaju cytaty, sobie też się przytoczymy, które mówią jasno o tym, że zbawienie jest z wiary, a uczynki, no, nimi się chlubić nie można. Więc zaczynamy. I zaczniemy od tych fragmentów, które mówią o zbawieniu z uczynków. Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego. Tak? Sprawiedliwy sędzia będzie sądził. Odda każdemu według uczynków. Ci, co popełnili złe czyny, pójdą na zmartwychwstanie potępienia, a ci, którzy dobre czyny, na zmartwychwstanie zbawienia. To taka parafraza z Ewangelii, ale to o to chodzi. I kolejny fragment ze świętego Pawła. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Dokonane w ciele, czyli w tym życiu, tak? Tym, które mamy. W tym życiu, które jest tym naszym sprawdzianem, tak? Bo już w przyszłym życiu sprawdzianu nie ma. Jest kara albo nagroda, tak? Albo czyściec, ale to odrębna sprawa. I odcinek o czyściu jest, także sobie obejrzyjcie, jak jeszcze nie oglądali. I kochani, w zasadzie to samo, tak? Po prostu to samo. Kolejny raz. Sąd, nagroda, kara i tak dalej. Święty, teraz jeszcze fragment ze świętego Piotra, żeby pociągnąć dalej listy. Czyli mamy jakby wypowiedź pierwszego papieża. Jeżeli bowiem ojcem nazywacie tego, który bez względu na osoby sądzi według uczynków każdego, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Pobyt na obczyźnie to oczywiście te życie, tak? To jest odpowiednik tego określenia dokonywania w ciele, który mieliśmy w poprzednim cytacie u św. Pawła. No,
Znowu jeszcze raz to samo. Po prostu można powiedzieć, wiesz, taka prymitywna ta teologia. Taka teologia właśnie, dobry jesteś, nagroda, zły jesteś, kara. Bez jakichś ochów, achów, szukania usprawiedliwień, nie wiadomo czego i w ogóle. Tak? Dobry dostaje nagrodę, zły dostanie karę. Koniec, kropka, po prostu. Nic więcej dodać, nic ująć. I ostatni fragment dotyczący uczynków, chociaż jak mówię, jest ich o wiele, wiele więcej i możecie je sobie zobaczyć w opisie. No, cytat z Pana Jezusa, który to pokazuje, że po prostu Piotr i Paweł nie przekazywali nic innego, czego się tylko od Pana Jezusa nauczyli. I co mówi nasz Zbawiciel? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Jezus będzie nas sądził po prostu z naszych czynów, z naszego postępowania, z tego, jak się zachowujemy. Oczywiście można tu dyskutować, czy to tak bardziej względem bliźnich, czy z chodzenia do kościoła, czy z uczenia się w szkole i nieściągania. Podobno jakiś tam biskup ostatnio mówił, ten mój ulubiony, na Deonie czytałem, że ściąganie nie do końca jest grzechem. Ja się nie wypowiadam na temat tego, czy ten biskup dobrze mówił, czy źle, ale obawiam się, że Pan Jezus z tego też będzie sądził, czy ktoś ściągał, czy nie ściągał. Także, no cóż, sprawa jest, wydaje mi się, dosyć prosta. Jak chcemy pójść do nieba, to się trzeba starać czynić dobre czyny i unikać złych. To wynika z tych fragmentów. Ale, no nie ma co ukrywać, że mamy także te fragmenty odnoszące się do wiary. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. I od razu drugi, żeby pociągnąć dalej. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. No to jak wreszcie? My tutaj występujemy jako ludzie wierzący, którzy nie szukają jakichś literackich, historycznych sprzeczności w Biblii, chociaż to oczywiście też temat apologetyczny, ale zupełnie inny, tylko z punktu widzenia ludzi wierzących, którzy uznają autorytet Biblii, którzy uznają, że jest to księga natchniona przez Boga, przez Ducha Świętego, ku pożytek nas zbawienny napisana i ona nie może się mylić. Biblia mówi prawdę. No więc z uczynków czy z wiary? Można powiedzieć, który święty Paweł ma rację? Z tego fragmentu czy z tamtego? Bo to są wszystko fragmenty świętego Pawła. Zresztą pamiętajmy o tym, że właśnie co do świętego Pawła, to święty Piotr sformułował pewną uwagę, że są w jego listach trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą. Tak samo jak i inne pisma na swoją własną zgubę. No, to pamiętajmy o tym, że ciekawe jest to, że właśnie co do listów Pawła w Piśmie Świętym została sformułowana taka uwaga. I ta teologia zbawienia tylko z wiary, ona się w zasadzie bierze z teologii Pawłowej. Także nie chcę tutaj formułować daleko idących wniosków, ale to jest pewien taki znaczek ostrzegawczy, który tutaj Duch Święty nam postawił, abyśmy się zastanowili nad tym, że z tego Pawła wnioski trzeba wyciągać, powiedzmy to, bardzo ostrożnie. Bardzo ostrożnie. Więc jeszcze raz. Z wiary czy z uczynków? Które fragmenty mówią prawdę? No, jak to pogodzić? Wszystko jest pięknie rozwiązane w liście świętego Jakuba. To jest ten list, o którym bodajże Luther mówił, że to jest słoma. Więc poczytajmy sobie, co tam w tej słomie jest napisane. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Więc co zbawia, wiara czy uczynki? No, myślę, że wniosek z tego fragmentu jest jasny. Zbawia wiara, ale wiara, która nie jest martwa, czyli wiara, która jest żywa. A wiara żywa to jest wiara, która towarzyszy uczynki. I to nie jest taki skutek tych, że po prostu, że te uczynki przychodzą automatycznie. Nie. Po prostu wtedy, też jak Chrystus mówi, jak mamy prawdziwą wiarę, bierzemy swój krzyż, zapieramy się siebie, więc pełnimy te uczynki. Pełnimy nawet jak nam się nie chce. Te uczynki religijne i tak dalej. Więc koniec!
A ty czekaj. I ostatnia rzecz. Bardzo często protestanci zarzucają katolikom, że właśnie wierzą w to zbawienie z uczynków, tak? No oczywiście trzeba tutaj jakiś odpowiedni fragment dać na to, i właśnie nie z Pisma Świętego, tylko z nauczania Kościoła, który jasno pokazuje, że jest to kompletna bzdura. I mamy tutaj kanon pierwszy z dekretu usprawiedliwieniu Soboru Trydenckiego. Jeśli by ktoś twierdził, że człowiek może być usprawiedliwiony przed Bogiem przez swoje czyny dokonywane albo siłami ludzkiej natury, albo dzięki nauce prawa, lecz bez łaski Bożej poprzez Jezusa Chrystusa, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Tak uczył Sobór Trydencki, więc widzimy, że bzdurą jest opowiadanie o tym, że Kościół katolicki uczy zbawienia z uczynków. Nie. Bez łaski Bożej nie ma zbawienia. I bez przyjęcia tej łaski, czyli bez wiary. A jeżeli chodzi o tych, którzy uczyli, że człowiek zbawia się przez same swoje uczynki, że nie potrzebuje łaski Bożej, to był kiedyś taki heretyk, który się nazywał Pelagiusz. I on tego uczył już w IV wieku. I to był taki mnich, który uważał, że on się zbawi sam, przez to, że on posty będzie odprawiał, że on będzie jałmużny wielkie tawo, że on będzie się dużo modlił, ale łaska Boża to mu nie jest potrzebna, bo on to sobie sam wysłuży. To jeszcze było połączone z tym, że on nie wierzył w grzech pierworodny. Oczywiście to była herezja potępiona przez Kościół. Także jeszcze raz, zbawiamy się przez wiarę, ale wiarę żywą. A wiara żywa to wiara z uczynkami. Koniec.